Przedostajemy się właśnie do wodospadu o nazwie Godafoss. Tutaj widzimy fajną ścieżkę poniżej, ale jest nie do przebycia, bo trzeba było zabrać narty na ten śnieg. Nie wzięłaś nart? Nie wzięłam. Kto jadąc na wodospad nie bierze nart? No i co? I musimy się od siebie trzymać 2 metry. Ohoho. Do widzenia. No ja idę. Pa! 2 metry. To jest 2 metry? 2 metry. Musimy się tak trzymać. Gdzie łazisz? Bo zgubiłam się. Znaczy... Nie. Bo... Jak to się może zgubić? Godafoss jest jednym z najbardziej spektakularnych wodospadów Islandii. Zasilany jest przez rzekę Skjálfandafljót, która swoje źródło ma przy lodowcu Vatnajökull. Według popularnej teorii swoją nazwę zawdzięcza historycznemu wydarzeniu. Bogański kapłan na znak pełnej chrystianizacji kraju cisnął w jego odmęty posążki norweckich bóstw, nadając mu tym samym nazwę Wodospad Bogów. Różnorodny układ skał, duża moc oraz wulkaniczne otoczenie zachęcają do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca i podziwiania kolejnego z islandzkich cudów natury. Woda się rozpryskuje, to aż tutaj te kropelki docierają. Jest tak przyjemnie. Tak chłodzi. Co z tego, że jest coś zimno? Tak, tutaj nie wolno deptać. Ale jest... No, nadeptało, bo... Co, dzwonisz na policję? Tak, dzwonię na policję. Z dawno po śniegu nie chodziliśmy. Te orła można zrobić. Aaaa! Jaki zbity! Przodem. Dobra, da się iść. W tamtym roku to wędkarze siedzieli sobie tam, pod wodą. Tamten mały wodospadzik po lewej stronie jest taki bardziej w moim typie. Możemy się tam wybrać. Ty się nie boisz? Boję. Nie widać. Boję się, że mnie zepchniesz. Takie wodospady to ja lubię. Ale cieplutko tutaj. Fajnie. Cały kolor. Mhm. Pewnie szambo.
jadąc na Islandię, trzeba zabrać ze sobą, jak to nazwać, szeroką gamę strojów. Od letnich po zimowe. Tak. Najlepiej coś, co nie przepuszcza wiatru, wody. Mhm. Wiatroszczelne, wodoszczelne. Parasola nie brać, bo to nie ma sensu. Nie. No i jesteśmy po drugiej stronie. Z tej strony też wygląda imponująco. Tam jaka jaskinia. Tam mieszkają miejscowi. Trole. Proszę pani, pani nie skacze. No. Warto żyć. Tutaj możemy się kogoś pozbyć. Masz kogoś na myśli? Nie. To jeszcze tylko wędkę, piwko. Możemy tu zostać. Po co wędka, jak jest piwko? To właściwie to tak trzyma się pionu, ale jakby to popchnąć, może by się przewróciło. Co tam nagrywasz? Gdzie my ustawimy się do zdjęcia? Pierwszy etap naszej długo-weekendowej wycieczki dobiega końca. Wybieramy się w następne miejsce, ale jest to tajemnica, dlatego dowiecie się w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapki w górę i takie tam. I tak. Pa, pa. Pa.